Dzień dobry, Jakub Demiańczuk. Witam po bardzo, bardzo długiej przerwie w nowym odcinku podcastu seryjnego. W serialach w tym czasie działo się dużo i pewnie niektóre zaległości nadrobimy, ale dzisiaj porozmawiamy o serialu bardzo świeżym, o serialu Infamia, który można oglądać w Netflixie. Serial w reżyserii Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja, a porozmawiamy o nim z moim gościem. W studiu jest Marcin Flint-Węcławek, publicysta, autor tekstów poświęconych hip-hopowi, ale nie tylko oczywiście, które możecie Państwo czytać również na łamach Polityki, a także na hip-hopowym blogu Polityki Raptus, blog polityka.pl. Flint.blogpolityka.pl, bo tam jest jednak od ksywki. A to bardzo, bardzo przepraszam. W każdym razie myślę, że jeśli wpiszecie Państwo do politykowej wyszukiwarki z hasło Raptus, wyskoczy również blog Marcina. Cześć, witaj. Cześć, bardzo mi miło tu być. Mi również i ja muszę tutaj zrobić, skoro tak dawno mnie Państwo tutaj nie słyszeli, to ja muszę zrobić taki krótki wtręt. Z Marcinem pracowaliśmy wiele lat w nieistniejącym już miesięczniku młodzieżowym Ślizg, który był poświęcony głównie dyskorolce i hip-hopowi. I mimo usilnych starań mojego kolegi, ja o polskim hip-hopie i hip-hopie w ogóle wiem niewiele. I zaprosiłem Marcina między innymi po to, żeby wraz z Państwem się czego jeszcze nie wiemy, dowiedzieć. Infamia jest historią młodej romskiej dziewczyny, Gity, która wraca z rodzicami do Polski po czasie spędzonym, o ile dobrze pamiętam, w Falii. Mhm. I próbuje się na nowo znaleźć zarówno w polskich realiach, jak i w realiach dużej, wieloosobowej romskiej rodziny. A Gita jest przy okazji raperką, czy też dziewczyną, która chciałaby nagrywać rap, chciałaby zaistnieć w tej muzyce ze swoim charakterem, ze swoimi pomysłami, ze swoimi tekstami. I co będziecie mogli Państwo przeczytać w tekście Marcina, który pojawi się w najnowszym numerze Polityki, chyba radzi sobie z tym całkiem nieźle. Tak, byłem bardzo miło zaskoczony. To jest bardzo porządna rozrywka. Tak jak pisałem, myślę, że jeden z lepszych tytułów, jeżeli chodzi właśnie o flirt filmu, kina z rapem w polskim wydaniu. Absolutnie bez bólu, bez czarek żenady w momencie, kiedy wchodzi muzyka, co też wcale nie jest tak częste. Więc naprawdę kawał dobrej roboty właściwie na każdym polu, bo tu myślę, że trzeba pochwalić pomysłodawczynię, główną aktorkę, właściwie wszystkich aktorów na planie, bo myślę, że te sceny z Romami w tym dużym romskim domu są bardzo, bardzo kolorowe i chyba najciekawsze w tym wszystkim, co tam widzimy. Główną bohaterkę gra Zofia Jastrzębska. Ona nie jest muzyczką z wykształcenia, jest aktorką, ale właśnie z tym rapowaniem, tak jak piszesz i tak jak to można zauważyć, radzi sobie nieźle w tym sensie, co zauważyłeś, że to nie jest mistrzostwo, to nie jest umiejętność opanowana do perfekcji. Trochę tak, jak ma ta postać wyglądać, czyli to brzmi i wygląda tak, jakby ona się dopiero tego wszystkiego uczyła. I tak chyba było w rzeczywistości, prawda? Ona była przygotowywana do tej roli przez specjalistów. No, specjalistki. Oglądając filmy i seriale, można odnieść wrażenie, że nie ma nic prostszego niż rap, a prawda jest zupełnie odwrotna. Rapowanie jest trudne, nie jest ani deklamacją, ani skandowaniem. Jest po prostu odrębną sztuką gdzieś pomiędzy. No i tak, no, samo to, że Gita jest nastolatką, powoduje, że wielkiej biegłości w tej sztuce mieć nie może. Zwłaszcza, że owszem, w Stanach zdarzają się zjawiskowo rapujące nastolatki, ale często są to ludzie, którzy niczego innego w życiu nie robią, a pani Zofia Jastrzębska, która odgrywa rolę Gity, z pewnością miała wiele innych rzeczy do robienia. No, jest aktorką, no, tak jak wspomniałeś, jest
aktorką, nie nawija profesjonalnie. No, natomiast miała na szczęście przy sobie osoby na tyle kompetentne, które były w stanie ją dobrze poprowadzić i brzmi to wiarygodnie. To jest, myślę, że słowo klucz. Tak jak będzie można też przeczytać w tym tekście w Polityce, wydaje mi się, że wypracowuje się w końcu jakiś taki mechanizm dobrej współpracy ekspertów od rapu z ludźmi filmu czy ludźmi teatru, bo to jest coś, co się doskonale sprawdziło przy okazji musicalu solidarnościowego 1989, gdzie aktorów i aktorek pilnował Bober. To jest taki młody raper, ale który już zdążył trochę wydać tam u Quebona Fide w wytwórni. Na pewno facet z głową na karku. A do tego jeszcze produkował to wszystko Weber, czyli nadworny producent Łony. Sam Łona też miał swój udział. Muzyków pilnował z kolei Crime, który jest legendą polskiego DJingu. Więc byli tam naprawdę dobrzy specjaliści i w wypadku Infami też są dobrzy specjaliści. Nie było lepszej osoby do tego, żeby konsultować i pisać gicie teksty niż Ryfa, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale też ludzie z dyspensy to też są fachowcy. Wojtek Urbański, który w tym roku robi dużo muzyki na potrzeby filmu, zawsze dobrej i zawsze bardzo różnej. Tam też pojawia się ksywka Szata, który też bardzo fajnie się pokazał ze strony producenckiej. Pokazał się jako bardzo kreatywny gość, który sprawnie łączy hip-hop z nową elektroniką, myśli tak bardzo progresywnie o tej muzyce. Jest jeszcze Molehead. To też jest młody gość, na pewno młodszy od pozostałych w ekipie, który też doskonale czuje to, co się w obecnym rapie dzieje i pozwala sobie na eksperymenty, które wcale nie brzmią jak eksperymenty. I to też jest w tym bardzo fajne. No, powiedziałeś bardzo słusznie, że rap tylko, i to być może tylko w polskich filmach wydaje się czymś bardzo prostym, ale zupełnie nie jest. Ale właśnie Infamia jest jedną z bardzo nielicznych produkcji i będziemy tu mówić nie tylko o serialach, ale też o filmach, no bo przy tej okazji warto o to zahaczyć, w których ten rap wypada naturalnie. A przecież polskie kino się tak próbuje coś dla siebie uszknąć z tej sceny rapowej, sceny hip, w ogóle z hip-hopu jako zjawiska od wielu